Gołąb. Natrętne i głupie ptaszysko. Kupa pierzu i kości, którą można często spotkać na ulicy w postaci rozwałkowanej miazgi przez jakiś samochód. Znane również jako latające szczury, których ulubioną rozrywką są loty z kolegami nad miastem w poszukiwaniu najczystszego i najbardziej wypucowanego samochodu, aby zrzucić na niego gównianą bombę. Taką opinią cieszą się zazwyczaj wśród ogółu ludzi. Jednak czy jest ona prawdziwa? Gołębie znane były ludzkości od początków cywilizacji. Hodowano je, a następnie zjadano ich mięso. Używano ich także jako posłańców ważnych wiadomości. Byli swoistymi listonoszami w dawnych czasach. Zostały mianowane ptakami pokoju przez Biblię ze względu na swoją łagodną naturę, a przez wojsko podczas I i II wojny światowej uhonorowane medalami za zasługi. Najpospolitsze gołębie latające po mieście nazywa się gołębiami skalnymi lub miejskimi. Jednak jest jeszcze gołąb pocztowy, którego cechuje niesamowita zdolność orientacji w terenie. I to na nim się skupimy. Najczęściej gołębie pocztowe wykorzystywano do wezwania posiłków w starożytnych czasach. Kiedy podczas bitwy dowódca uznał, że przegrywa walkę, wówczas wysyłał gołębia z odpowiednimi informacjami do swojego miasta, aby mogło się przygotować na walkę, mobilizować siły, opracowywać strategię obrony. Ale w jaki sposób gołąb docierał do miasta i jakie mechanizmy się za tym kryły? Kiedy hodujemy gołębia w gołębniku, on traktuje go jako swój własny dom, do którego zawsze wraca. I to jest klucz. A więc armia, idąc na bitwę, brała ze sobą kilka wyhodowanych gołębi z miasta, by w sytuacji, kiedy potrzebna jest pomoc lub przekazać ważne informacje o bitwie, wypuścić gołębia z doczepioną karteczką, który zawsze leci do swojego gołębnika, a więc do miasta. Naprawdę ciekawie zaczyna się robić wtedy, gdy postaramy się oszukać gołębia wszystkimi sposobami, aby do swojego gołębnika nie trafił. Można to robić starając się utrudnić gołębiowi zapamiętanie trasy, którą był wożony, aby nie wiedział, w którym kierunku lecieć z powrotem do swojego domu. I w ten sposób przewożony gołąb w szczelnie zamkniętej klatce, wywieziony 2000 km od swojego domu, i tak będzie potrafił trafić do swojego gołębnika. Naukowcy poszli o krok dalej i w jednym z eksperymentów ptaki te były transportowane w opieczętowanych kontenerach, wypełnionych oczyszczonym powietrzem, aby ptaki nie mogły zapamiętać zapachów przebytej trasy i na tej zasadzie odwzorować jej w powrocie do domu. W kontenerach, które cały czas obracały się w różnych kierunkach, aby zmylić zmysł odczuwania, w jakim kierunku jedzie pojazd, z zamontowanymi cewkami, które zmieniały pole magnetyczne mogące służyć ptakom za kompas, były też wystawione na działanie głośnych dźwięków i błysków światła. Pomimo tego udało im się trafić do domu, dając dowód istnienia niesamowitego systemu składającego się z mapy i kompasu. Pojawiła się zagwozdka wśród naukowców. Jak gołąb potrafi się nawigować? Gołębie mogą wykorzystywać słońce jako główny kompas, lecz i bez niego udaje im się dotrzeć do domu w pochmurne dni. W grę muszą więc wchodzić inne, bardziej wyrafinowane techniki orientacji. W nocy niektóre ptaki potrafią nawigować dzięki gwiazdom. Najwyraźniej nie patrząc na określone konstelacje, lecz obserwując obrót całego nieba. Jednak nawet gdyby zakryło się oczy gołębia, one i tak trafią do gniazda. Są dwie teorie, które tłumaczą ich zdolności. Gołębie mogą wykorzystywać liniową polaryzację światła. Choć znaczenie polaryzacji pozostaje niejasne, istnieje wiele dowodów na to, że gołębie i inne ptaki kierują się polem magnetycznym niczym tradycyjnym kompasem, mogąc wyczuć najdrobniejsze odchylenia tego pola. Najnowsze badania pokazują również, że gołębie mogą odbierać infradźwięki
niskiej częstotliwości szum prądów morskich i powietrznych oraz orientować się względem nich. Co jest również udowodnione, wykorzystują najwyraźniej do nawigacji wszystkie zmysły naraz, również swój bardzo dobry węch, jak i punkty orientacyjne, słońce, gwiazdy, światło spolaryzowane itd. Ich niesamowite zdolności zawstydziłyby niejedną nawigację czy przyrządy nawigacyjne, jak na przykład chronometry czy sekstansy, które są podatne na manipulacje z zewnątrz. Gołębie natomiast instynktownie obierają kierunek lotu do swojego gniazda bez względu na sztuczne zakłócenia, które miałyby utrudnić im podróż. Świat gołębi jest więc zdecydowanie bardziej fascynujący niż ten, do którego zdążyliśmy się przyzwyczaić. Żaden najnowocześniejszy samolot za miliardy dolarów nie jest w stanie tak łatwo i naturalnie znawigować swojej pozycji w niekorzystnych warunkach jak jeden gołąb, których pałętają się setki na ulicy. Czy nadal będziesz nazywał go głupim ptaszyskiem? Jeśli się spodobało, zapraszamy do subskrypcji, do załapkowania, komentowania oraz obejrzenia innych filmików z cyklu Walki zwierząt oraz 7 ciekawostek o. Niebawem kolejne ciekawostki o zwierzętach. Wszystkie informacje na temat źródeł, z jakich czerpaliśmy, znajdziecie w opisie. Pozdrawiamy zespół Planeta Zwierząt.